A więc widzowie, witamy was w wielkiej bitwie. Tak jak możecie zobaczyć, mamy tutaj dwa ekrany i dzisiaj robimy wielką bitwę. I Ewela wytłumaczy wam na co. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie tutaj otwierać te najmniejsze pakiety, żeby mieć możliwość jak najwięcej wydropienia różnych rodzajów skinów. Także dzisiaj otworzymy po 30 skrzynek i zobaczymy, komu pójdzie lepiej. I słuchajcie, zaczynamy. Ja mam przynajmniej 10 tysięcy gemów, tak jak możecie zobaczyć. Ewela ma około 5 tysięcy gemów. I te gemy po prostu przejdą na kolejny odcinek. I oczywiście wygrywa ta osoba, której uda się wydropić jak najwięcej tych najlepszych tutaj skinów, czyli oczywiście mówimy o legendarnych. Dobra, Ewela, także ty możesz zaczynać, otwieraj pierwsze koło. I możemy w ogóle się tak umówić, że za każdy 1000 łapek do kolejnego odcinka dokładamy 1000 gemów. Także ile łapek zostawicie, no to zależy od was. Dobra, w takim razie ja zaczynam, tak jak Rafał powiedział. Jak widzicie, ja nie mam jeszcze żadnego skina, bo dopiero zaczęłam grać. Rafał już tutaj z ostatniego odcinka ma sporo, ale ja, Rafał, jako pierwsze odbieram darmową nagrodę, dobra? Dobra, to ja też mam darmową, także też sobie otworzę. Pierwsze moje kręcenie kołem na moim koncie, bo wcześniej graliśmy na koncie Rafała i mamy tutaj legendarny. Już myślałam, że na sam początek legendarny, ale mamy pierwszy zwykły. Ale tego nie bierzemy pod uwagę, także to będzie takie pierwsze na rozgrzewkę. Okej, także przechodzimy teraz do mojego darmowego spina. Zobaczmy, co dostanę. Mamy tutaj skórkę 24, żetony i klejnoty. No i ja obstawiam, że to będą klejnoty. Jakoś tak mi się wydaje. Napiszcie, co wy zazwyczaj macie tam na dole w komentarzu. No i subskrybujcie nasz kanał, widzowie, bo prawdopodobnie jesteście nowi. Dostałem zwykłą skórkę. Zwykła skórka, ale ta nie liczy się, bo liczymy od zielonych. Także Ewela, możesz przejść do pierwszego losowania i trzeba liczyć skrzynki, więc ja to będę zapisywał. Dobrze, ja tutaj mam też kartkę, długopis, będę zapisywała punkty dla nas. Nie mamy możliwości wydropienia nic specjalnego, ale na legendarne jest tylko 1% szans. Także jak komuś się uda w dzisiejszym odcinku to zrobić, to będzie kozakiem. Jak pierwsze kręcenie. W pierwszym kręceniu mam, uwaga, uwaga, pierwsza rzadka. Nie, mam nietypowe, także jeden punkt na nietypowe dla mnie. Dobra, także ja przechodzę teraz do kręcenia. I pierwsze 10 skrzynek pojedynczo, a później będziemy kręcić może po dwie. Także otwieramy tutaj zwykła skórka za 55 gemów, dobrze. No to ja przechodzę. No i trzymajcie kciuki, żebym dzisiaj to ja wygrał z Ewelą. I mamy takich skrzynek 30. I pierwsze co? Ej, to by było mocne, ale mam nietypową, czyli mam jedną zieloną Ewela i no zostawiam ją na dasie, czekam aż ty wykręcisz. Czyli idziemy w łeb, ja też właśnie zostawiłam, tego kurczaczka bym chciała, w ogóle chciałabym jakiegoś dziewczęcego skina, no i oczywiście legendarnego, żebym wygrała ten odcinek. Na razie idziemy w łeb i czuję, że będą nam leciały te same, ale mi teraz... Jest, dobra, mamy babeczkę, bardzo mi się ona podoba i mamy pierwsze rzadkie, także daję sobie tutaj kolejny punkcik. Okej, no to ja przechodzę do swojego kręcenia, skrzynia numer 2, sprawdźmy, co tutaj będzie. 55 gemów, ja przypominam, za 1000 łapek kupujemy 1000 gemów, więc no możecie zostawić ile tylko chcecie. I Ewela, okazuje się, że jeśli mnie nie oszuka, to mam rzadkie, czyli niebieską taką łyczkę. Ja też taką mam identyczną! Naprawdę? Tak, identyczną wydropiłam. Ej, tutaj naprawdę idziemy łeb w łeb, co? To samo nawet mamy, także zobaczymy, co będzie za trzecim kręceniem. Kurczaczek? Nie, rzadkie, rzadkie? Nie, także ja mam niestety zwykłą takiego szaraczka. Dobra, sprawdźmy teraz, co ja mam. Jest to moja trzecia skrzynia i już 150 gemów poszło. Ja powiem wam, że te gemy idą szybko. Skrzynia numer 3 zapiszę sobie tutaj i co będę miał... Mam... Ale oszukało, zwykłe, zwykłe. Ej, ja też mam zwykłe. Za każdym razem, Rafa, mamy tą samą klasę. Także na razie nikt nie wygrywa. Ej, zobaczymy, jak ten odcinek się skończy. Jestem mega, mega ciekawa. Ja kolejne kręcenie i w kolejnym kręceniu, Rafa, jak obstawiasz, co będzie? Nic. Nic. Mam rzadkie, także nie jest źle, ale też nie jest dobrze. Dobrze, przejdźmy teraz do mojego kręcenia. 55 gemów i sprawdźmy to. Jest to kręcenie numer 4. Ja tu w ogóle zapisuję skrzynia. To żadna skrzynia, tylko koło. Zobaczmy, co będziemy mieli. I mamy nietypowe, czyli zielone, Ewela. Dobra, w takim razie na razie ja tutaj przeszłam na prowadzenie. Przeszłam na prowadzenie, ale zobaczymy, jak to się w dalszej części odcinka... Mam nadzieję, że tutaj się też nie pomylę, ale zobaczymy, jak to się rozwinie właśnie w dalszej części. Kolejny skin... Epicki? Rafał, mam epickiego! Naprawdę? Nie mam nietypowego. Żartowałam. Ale to szczerze, wiesz co? Ja jeszcze teraz przed kręceniem. Epickie to jest 9%. Czyli to jest dosyć dużo. Dobra, sprawdźmy mojego szczęśliwego spina. Trzymajcie kciuki, żeby tu coś było fajnego. I mamy tutaj...
Ej, no, ale mnie skamuje. Ewela, zwykłe, no, choinka, nic ciekawego. Co ty gadasz, to już 2 punktami w takim razie wygrywam. I zobaczymy, czy tak dalej będzie. Ja czuję, że Rafał dzisiaj wydropi jakąś legendę. I dopiszę mu to szczęście i 1% tylko i on wydropi. I ja będę miał łyczkę? Nie, też mam zwykłego kowboja. Okej, to ja przechodzę do swojego losowania. Sprawdźmy, co tutaj będzie. Obstawiam, że będzie niebieskie. Jak już tak mi się wydaje. Ewela, która to jest skrzynia? Chyba to jest skrzynia numer 5, tak? Tak, albo 6 już nie wiem. Chyba tak. No, okej. Ja mam rzadkie, czyli niebieskie. Dobrze. Nie wiem, czy się nie pomyliłem w skrzyniach. To ja tutaj zapisuję oczywiście. I niebieskie mam jakby co? Lecimy z kolejnym tutaj. To nie skrzynia, my skrzynia cały czas mówimy. To nie jest skrzynia! Kręcenie, kręcenie i będzie kurczaczek. Jest, mam Rafał rzadkie, także no na razie Eweli idzie lepiej. Ej, słuchajcie, kto napisze w komentarzu, że mówimy skrzynia zamiast kręcenie? Bo tak zostało z Brawli. Nie piszcie tak, bo kto tak pisze, to jest Bambik. To jest kurczak. Dobra, sprawdźmy, co ja dostanę. I mamy tutaj, proszę państwa... No. Epickie, Ewela, epickiego... Diabła dostałem jakiegoś. No i tutaj Rafał na razie wychodzi na prowadzenie, bo ja żadnego epickiego jeszcze nie mam. Także wow. I mam nadzieję, że to kręcenie będzie moje i będzie... Nie będzie zwykły, nie gadajcie. Mam zwyklaczka. Nie podoba mi się to. Bardzo mi przykro. Ja konwertuję sobie to i otwieram 8 już skrzynię. I będzie to, zobaczmy co tutaj będzie, co będzie. Kręci się i kręci i kręci. I chyba z... Nie, nietypowe, zielone, nietypowe. Dobra, czyli w takim razie przechodzimy dalej. Już prawie jesteśmy w 1/3 kręcenia. Także idzie tu nawet szybko. Tą księżniczkę bym tak się nie uczył, że znowu... Nie, mamy teraz nietypowe, ale no na razie mi tak idzie tak średnio, bym powiedziała. Mam taką minkę jak ten skin, dokładnie. Sprawdźmy, jaką ja będę miał minkę po mojej 9 skrzyni. Chciałbym legendarne, no bo to jest 1% tylko na to, no nie? Tylko i wyłącznie 1%. Zwykłe. Nie. Co to za odgłosy są w ogóle? Pamiętajcie o tym, że ja nie widzę, co tam się u Rafała dzieje, tylko go słyszę. Więc on może mnie oszukiwać i no i takie odgłosy są też dziwne. Rzadki, rzadki. Epicki, nie! Czemu rzadki? Mówię, jak chciałam epicki. Tam był epicki, ale mam rzadki, Rafał. Przejdźmy teraz do mojego i to jest 10. skrzynia, Ewela. Ty też miałaś 10. skrzynię jakby, co? Sprawdźmy, co tutaj się pojawi. Liczę na coś fajnego. Uwaga, uwaga, otwieram skrzynię. To nie jest kręcenie, widzę, to są skrzynie. Co będziemy mieli? Mamy... Ej, rzadkie, niebieskie. Okej, niebieskie. Fajnie. Ty sobie to zapisujesz? Ja też ci zapisuję. No, zapisuj. Ja liczę tutaj, żeby pamiętać, co było ostatnie. Rafał mnie pewnie sprawdza, czy nie oszukuje tutaj. Księżniczka! Księżniczka! I mam zwyklaczka. Czemu ja nie mogę mieć nic epickiego ani legendarnego? Dobra, Ewela, albo zróbmy teraz tak, że zróbmy po 2 losowania, bo to było twoje 11, to dawaj jeszcze raz. Dobra, no to w takim razie kręcę drugi raz pod rząd. Epickie albo legendarne. Epickie. Ej, teraz będzie epickie, czuję to, patrzcie się. Nietypowe. Sprawdźmy, co tutaj będziemy mieli, proszę państwa. Bum, otwieramy i teraz ja mam 2 skrzynki, no nie... 2 kręcenia. Pierwsze kręcenie, sprawdźmy co to będzie. Jest to zielone, Ewela, zapisuj. Proszę bardzo, taki piłkarz, Brazylijczyk prawdopodobnie. I zobaczymy jeszcze to jedno kręcenie. Czy tu będzie coś fajnego? Czy też nie? W ogóle napiszcie, czy byście chcieli bitwę z tego drugiego pakietu, no nie? Czy chcecie coś takiego? Możemy zrobić za 100 gemów. I rzadkie, Ewela. Mega fajnie. Dobra, zapisuję punkcik dla ciebie, a ja idę teraz kręcić 2 moje tutaj spiny. I uwaga, pierwsze, ja poluję na epickie, bo ty już masz epickie, więc ja nie mogę być gorsza w tym odcinku. Ale coś na razie tak wygląda na to, że mam zwyklaczka, także no, zarąbczaście. I mam jeszcze tutaj drugie kręcenie. I teraz będzie epickie. Jakby mi poleciało epickie, to ja wygrywam z tobą, ale jak mi nie poleci epickie, to moja wygrana... Ale księżniczka fajna. Jest, Rafał, wiesz co mam? Wiesz co ja mam? Mam tą pszczółkę, którą chciałam. Mówiłam, że jest kozacka i ją chcę. No to elegancko. To teraz moje 2 kręcenia. Jest to 13. kręcenie i 13. będzie szczęśliwe. Widzę, jeśli teraz zostawicie łapkę, zejdźcie na dół, to będzie szczęśliwe kręcenie. Ja zamykam oczy. Uwaga.
Ej, nie zostawiliście łapki? Dobra, daję wam jeszcze jedną szansę. Levela zwykłe. Super. Zobaczmy, zobaczmy. I niebieskie. Ja robię teraz tak jak Rafał i zamykam oczy. I czuję, że jak zamknę oczy, to będzie coś fajnego. Kręci się, kręci, 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 kręci i wykręci. Uwaga. Ej, jak to powolutku zwalnia. Epickie! Wiedziałam, dobra. Także wychodzę na prowadzenie, mam pierwszego epickiego. Ej, normalnie dawno się tak nie ucieszyłam. I drugie też zakręcę zamkniętymi i będzie drugi epicki pod rząd. Patrzcie się na to. Jeszcze mam takiego fajnego Rafał krokodyla, czy to był dinozaur? Chyba krokodyl. To jest niesprawiedliwe. I mam nietypowego takiego zimowego. Sprawdźmy, co będzie w pierwszym spinie, proszę państwa. I mamy... Uwaga, Ewa, uwaga, uwaga. No, no, no. Liczyłem na niego. Zielone. Okej, okay. I zobaczmy, co będzie w drugiej skrzyni. Bum. Jest to skrzynia 16, czyli jesteśmy w połowie. I ma... A, no i zwykłe. Niesprawiedliwe. To jest Ewela teraz 17 i 18 skrzynka. Twoja. Ja już kręcę, ale tam chyba blisko było około epickiego, co? Bo tak się tam zasmuciłeś. Daj ty spokój, tu się takie rzeczy dzieją. Ja też mam zwykłego, także też się nie smuć, bo ja też tak mam. I zobaczmy kolejny spin. 18. 18 będzie szczęśliwa, czy nie? 17 to nasza szczęśliwa liczba i co? I wcale nie była taka szczęśliwa i ta też nie będzie. A nie, jednak będzie, bo jednak są rzadkie. No to i tak ładnie. Ja sobie konwertuję tutaj i teraz dwa moje spiny i to będzie spin 17 oraz 18. Zobaczmy, co tu będziemy mieli. Uwaga, szczęśliwy spin, zwykłe lub lepsze. Zobaczmy, co dostaniemy. Uważam, że będą to te no nietypowe, Ewela. Także pierwsze, co mamy tutaj zielone. Okej, okay, w porządku. I teraz kolejna skórka jest to... skórka numer 18, czyli jeszcze 12 przed nami. Oglądajcie do końca, bo tu się wszystko może jeszcze odwrócić. I zwykłe, no ja cię kręcę. Co to ma być? Ewela, 19 i 20, twoje aktualnie. Dobrze, ja tutaj kręcę, aż sobie tutaj podkładkę niechcący pokreśliłam. Ale Rafał, powiem ci tyle, że ja na razie wygrywam, ale... O dobra, mamy nietypowe, już myślałam, że będzie zwyklaczek. A zwyklaczków w ogóle nie bierzemy pod uwagę. I kolejny spin. Ja w ogóle nie wiem, czy ja czasami sobie tam nie pomyliłam i nie kliknęłam złej oferty, ale chyba nie. Epicka! Nie gadaj! Nie, no czemu mi nie dało tej księżniczki? Ona taka fajna. Mam rzadkie. Ja mam nadzieję, że Ewela tam nie troluje i nie kupuje tej oferty za 90, no nie? Bo to by było... No, to będzie w kolejnym odcinku. Chcecie takie coś? No to piszcie. Kręceń numer 19. I ostatnie 10 kręceń zrobimy po 5. Także najpierw zrobi je Ewela, a później zrobię to ja epickie. Jest epickie! Dzik Izaka, można powiedzieć. Dzik Izaka, dostałem dzika. Proszę o GG. Kto nie pisze GG w komentarzu, ten zawsze będzie miał same zwykłe na kole. Zobaczmy, co będziemy mieli tutaj. Proszę państwa, i mamy zielonego, nietypowego gościa w okularach. Ja za niedługo jadę na wakacje z Eweliną, więc prawdopodobnie zrobię taki sam strój. Ej, powiem ci tyle, Rafał, że teraz muszę wydropić epickiego. I mam 5 pod rząd teraz otworzyć, tak? Tak. Dobra. Więc przechodzimy do pierwszego kręcenia. I w pierwszym kręceniu epickie było tak blisko! A mamy nietypowego strażaka sama. To nie był strażak sam, ale... Ale był nietypowy. Drugi. Jak będę miała teraz 5 pod rząd nietypowych, ale by to było. To była jakaś klęska. Legendarne. To było coś niesamowitego. Widzieliście to, jakie oszukane? Miałam prawie epickiego, ale się nie udało, ale normalnie o włos. Ciekawa jestem, co ja tutaj gadam, tak? To co Rafał wtedy robi? Ja? Tak. Dubię w nosie. Pamiętaj o tym, że to widać. Legendarne! Epickie! Patrzcie się, jak blisko i dało mi nietypowe. A byłam między legendarnym a epickim i dało mi nietypowe, nie? Bardzo mi przykro z tego powodu. Dwa kręcenia mi jeszcze, Rafał, zostały. I mam tutaj w czwartym kręceniu... Ja muszę mieć nietypową, ze zwykłą taką babeczkę mi dało. I ostatnie. Ja muszę mieć epika, bo jak nie będę miała, to przegrywam. Chociaż tutaj ja mam bardzo dużo rzadkich, a Rafał ma dużo mniej. Dobra. Nietypowe. Także ja, Rafał, już otworzyłam 5 skrzynek. Sprzedaję sobie tutaj, bo mam duplikat. Teraz twoja kolej. Jako pierwsze będziemy mieli... Jest to...
A Boże, zwykła pielęgniarka mi wyszła. No tak, tak to jest. Dobra, jeszcze cztery. Widzowie, możecie w ogóle napisać w komentarzu, jak tam wakacje przy tych ostatnich tutaj kręceniach. Czy gdzieś jedziecie, bo my jedziemy. Nasze Instagramy Ewela, YouTube i Rafa to ja. Zapraszamy wszystkich. Aktualnie jesteśmy na nich prawdopodobnie, kiedy to oglądacie. Niebieski. Ewela, jeszcze trzy losowania. No i Ewela, ty coś powiedz. Ja tutaj próbuję się skupić i wysłuchiwać właśnie, co ty tam mówisz, żebym dobrze zaznaczyła. Także kręć, kręć i oby ci poszło źle. Dostałem zielone jakby, co? I zobaczmy. O, pajac mi wyszedł, ten klaun, czy ktoś tam. Ewelina. Nie mogę tak. Zobaczmy, zwykłe? Co będzie. Czekaj. No takiego króla to ja bym, kurde, no zwykłe. Króla takiego mi pokazało. Ej, ostatnie. Ej, fajne te skiny tu są. Ostatnie. Tak, trzymajcie kciuki. Ostatnie pięć, tak? Nie, to twoje jeszcze. Nie, ostatni mój. Ostatni piąty. Proszę państwa, mamy tutaj rzadkie. Właśnie tutaj coś mi to śmierdziało, bo ostatnia dziesiątka była. Rafał mówi, że po pięć otwieramy i nagle mówi, że koniec. A tu jeszcze po pięć skrzyneczek, czyli łącznie... 10! I mam tą pielęgniarę, co Rafał, zwykłą. Pierwszy mój, moje kręcenie, przechodzimy do drugiego. Czy ja teraz, Rafał, pójdę twoim tropem i będę miała te same, co ty? Myślę, że będziesz miała... Co się stało? Mam epika, wychodzę na prowadzenie. Mam kiarę, dziękuję. Ja myślałam, że będę miała legendę, tak szczerze, no ale nie udało się. Mamy trzecie kręcenie. Ej, dzięki Bogu. Dobrze, że nie skończyło się to przed chwilą, że Rafał, jednak tutaj namówiłam Rafała, że coś jest nie tak. Dobra, mamy tutaj nietypowe. Trzecia skrzynka, tak? Chyba tak. Czwarta. Czwarta już. Czwarta moja skrzynka. O, ale mnie oszukało. Ja miałam mieć tutaj legendę. A mam zwyklaczka. I ostatnia moja skrzynka w dzisiejszym odcinku. I uwaga, jest to... No nie będzie to legenda, ale będzie epik, nie będzie, będzie, nie będzie i będzie rzadkie. Także Ewela, moje pierwsze, co dostałem, jest to... Zwykłe. Świetnie. Zawsze marzyłem o jakiejś Swimmer Belly. Okej. Jeszcze cztery. Znowu pajac mi wyskoczył. Jest jak jest, widzowie. Zobaczmy, co tutaj będzie. Proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa. I mamy... rzadkie. Pszczółka. 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 I jeszcze trzy. I uwaga, co to będzie? Ewela. Nie, no zwykłe. No ja cię kręcę. Jeszcze dwa. Dobrze, dobrze. Tak ma być. Uwaga, uwaga. Ostatnie dwa. Widzowie, to będą ostatnie dwa losowania. Ja w ogóle wcześniej się pomyliłem. Jak ja to zrobiłem? Mam nietypowe i ostatnie kręcenie. Także Ewela, możesz powiedzieć, kto wygrał na tą chwilę. Ale jeszcze ustalmy, ile za ile po ile punktów dajemy. No nie, no kto ma więcej wyższych kart po prostu, Ewela. Nie trzeba nawet tego liczyć, ponieważ ja mam dużo więcej rzadkich, a mam po tyle samo epików, także ewidentnie, no ja wygrywam ten odcinek.